Ja się powinienem cieszyć z tego, że tyle tego hype'u, tego fejmu, ale takiego dobrego, nie? Że ludzie życzliwi są, że się uśmiechają, że to jest fajne, a mnie to przeraża bardziej niż miejscami cieszy. Bo myślę sobie, Jezus Maria, tylko żebyście, broń Boże, nie pomyśleli, że to jest o mnie. To jest o tym, jak fantastyczna jest Polska, jak fantastyczny jest ten Sejm, jak fantastyczni wy jesteście, żeście poszli na te wybory i zrobili to, co żeście zrobili, a ja się po prostu zaplątałem w tę historię. I dobrze się bawię, nie przeczę w tym zaplątaniu. Mam nadzieję, że niektórzy przynajmniej z nas też, mój ulubiony interlokutor premier Morawiecki, inni, z którymi mam okazję teraz pracować, poseł Suski, jeden z moich ulubionych, poseł Suski. Wczoraj podszedłem do niego, siedział w ławach rządowych z Morawieckim, tam się chciał ze mną umówić, coś nie szło, mówię, słyszałem, że pan tęskni, panie pośle. A on tak popatrzył na mnie i powiedział z takim przejmującym spojrzeniem, na jakie stać tylko posła Suskiego. Zawiedziona miłością boli. Pomyślałem sobie, nie, to natychmiast musimy się umówić. Więc umówiliśmy się najszybciej, jak się dało, żeby to cierpienie skrócić. No wiecie, no to nie jest zakład pogrzebowy demokracji. No to nie jest jej muzeum, to jest Sejm, to są żywi ludzie. Ludzie, możemy się do siebie uśmiechać, możemy sobie pożartować. Wczoraj wyleciał poseł Matecki z tabletem. No to go pytam, czy jest billboardem, tak? No bo jak to inaczej można skwitować? Tu nie chodzi o to, żeby się teraz, bo wczoraj pan Błaszczak na przykład mnie łajał, że ja tutaj takie nie rzeczy, on taki poważny. Aha, a 14-dniowy rząd to jest poważny?